Siemano, siemano, zobaczcie, z tej strony Adriano i jesteśmy u naszego kolegi Jurka. Znaleźliśmy go po długiej podróży. W końcu, za dwa lata. Odnalazł się po dwóch latach. Jak ktoś pamięta, to jest ten Jurek, co nam budował tą wiatę, tą przerobienie zrobił. Mam. Bardzo szanuję Adriana i mam bardzo dużo kolegów przez Adriana. I tak spędzamy sobie czas wolny pod Wrocławiem. Będziemy teraz jechać za niedługo do hotelu, tylko na chwilę wstąpiliśmy na ognisko, na grilla do Jurka, nas ugościł pysznie, elegancko. No i co? Tak to się teraz tutaj odbywa, nie? O proszę bardzo, dostałem nawet tablicę od Jurka. Dwa lata na to czekałem. Będziemy zwiedzać cały Wrocław, później prawdopodobnie jak się uda to na Karpacz pojedziemy lub Kotlinę Kłodzką. Zobaczymy, jeszcze nie wiemy, jak nam tutaj zdrowie pozwoli, to pojedziemy po prostu. Jurek nas ugościł z całego serca, wszystko nam dał, co potrzebujemy. No. A to jest moja małżonka i jak wygląda je wszystko. To jest najnowszy grill Jurka, to jest najnowsza konstrukcja. Tak budowali okryty stadion narodowy. Najważniejsze mamy. Zagryzkę. No, zagryzkę. Jak opłatki, ja możemy sobie podzielić. No i tak sobie odpoczywamy po prostu przed żniwami. Już nie patrzymy na te zboża, bo u nas jest taka susza, że... Nie, nie można narzekać, bo i tak jesteśmy bogaci, że wyjechaliśmy, nie? No, wyjechaliśmy po prostu odstresować się od tego wszystkiego. Każdemu człowiekowi się to należy. Czy wam, czy mi, czy komuś. Odstresowanie takie się należy. Ale ja bardzo się cieszę, chłopaki, że przyjechaliście do mnie. Tak jest. No, Jurek pierwszy raz łzy w oczach miał. No, na Pomorze wrócę. Tak jest. Powrót zagwarantowany. Na 100%. No. Daj go. Marcelinka, chodź do wujka. Chodź do wujka. Ale fajnie. Fajnie. Ale będzie miał wpierdziel, co? Dawaj, wrzucamy go, co? No. Dobra. Chwila przerwy i widzimy się później. A tu chłodno? Od tej wody? Jurek szuka klapka swojego. Ale jak się chłopaki... Ej, ale weź mi podnieś tego buta, Marcelinę. Jak się chłopaki czają na mnie. Weź się ubierz. Jak będziemy się czaić na ciebie, to czajimy. Czekaj, buty zdaj w ruchu. Nie, nie, rzucajcie go! Jak nie daliśmy z nim rady, taki zawodnik, że on nas razem ciągnął, nie? No i co? Wjeżdżamy na Śnieżkę, tutaj z dziewczynami. Jedziemy ze strony czeskiej. I akurat udało się, powiem wam, że przed chwilą otworzyli na sam szczyt wjazd, bo było tylko do połowy. Nie boisz się? Ja się zawsze stresuję, ale to jest zaraz, lepiej. Nie chcę was straszyć, ale to spadnie zaraz. O kurde, słuchaj. Ej, ale ty dziecka nie przygnieć. Wzięliśmy Marcelinkę, zobaczcie, tutaj w nosidełko. Tu proszę tak jak w tamtym roku. Nagrywaj. Mała. Wzięliśmy ładnie Marcelinkę, bo ona jest po prostu, wiesz, taka żywa.
Jesteśmy na Śnieżce, bardzo mocno wieje. Jest zimno, 7 stopni. Miesza się ciepło z zimnym, tak co chwilę czuć. Dla mnie, bo ja... Uśmiech. Marcela. Już nie, kochanie, masz od mamy. Wujek pokazał. O, jedziemy. Jedziemy. Ale wieje. Cały czas. No i my tutaj zwiedzamy dalej Czechy. Jesteśmy na Śnieżce w Koronelirze. A zabrał nas tutaj Krzysiek. Jest to cześć. Osoba, która nas poznała i przyjechała, będzie nas oprowadzała po całym tutaj rejonie. Idziemy, trochę wieje. Milena ma stracha. Zobaczcie, jak wysoko jest. No jest wysoko. Dobra, jesteś cwany? To wejdziesz na nie. Nie, nie wejdę. Milena! Potem trzeba iść. A ja wejdę. Ja pierdolę. Pokaż odwagę, nie? I spójrz w dół, z okulary ściągnij. Nie, bo jeszcze pęknie. Nie, co? No, tylko 90 waży. Tutaj się wchodzi, tędy może iść. Idą tutaj stare babki. Babeczki idą. Mam na tej. Spokojnie, zaraz będzie wyżej. Na razie dziewczyny, życzcie nam powodzenia! Tak? Co? A co będziesz płakać? A, telefon. Telefon mi wypadnie? Czy nie? Bo i tak go na dole złapię. Złapię go. Nie, ktoś jedź pierwszy, ty. Co, nie? Jedź pierwszy, Maniek. Dobra. Ja jadę ostatni. To miło było poznać, nie? Na razie, cześć. O, na razie, cześć koledzy. Błogosławieństwo. Co mam tam wejść? W kieszeni, tak? No, a jak ją hamować? A jak ją hamować? Nie hamujesz. Nie bryzdisz, nie? To co? Jedzie. Jechać. Jeszcze. Tak, a na leżąco. O kurwo! Siadaj! Więc cios to są. Co? Tak. Dobra, na razie! Para. Nie jedzie! Joker, zawróć! Joker, zawróć! Tak? Jadę! Siema! Ty, to nie jest tak szybko! Nie, coś się tak wydaje. Ty tak wydawałeś. Ja specjalnie to robiłem. I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you've built a love, but that love falls apart. A little piece of heaven turns to dust. Jesteśmy na wodospadzie. I proszę bardzo, Marcelinka przyszła, mówimy, idziemy zobaczyć wodę, to ona wzięła ze sobą kółko, bo mówi, że będzie myju robiła. Co będziesz robić? No i panie i panowie, spędzamy sobie czas wolny. Jesteśmy w Czechach teraz. Zobaczcie. W Polsce to powiem wam, że wszystko zakorkowane, pełno ludzi. A tutaj w Czechach nie ma nikogo.
Wszystko jest wolne, można pojeździć. Trochę niebezpiecznie chyba ten drewniany most, ale jedziemy, spokojnie, zobaczymy. Zapłaciliśmy za tą kolejkę w koronach czeskich, szukaliśmy najpierw bankomatu. O kurde. Tak? Jedziemy, aha, jedziemy, na razie nie jedziemy. Nie wiem, po prostu to jest hamulec. Hamulce się załączy, dobra, już wiem, o co chodzi. Zajebiste! O kurde! O kurde! Fajnie wyprofilowane te rurki są. Jak to pięknie wygląda! Ale akcja! Marcelinkę chciałem wziąć, ale mama by powiedziała nie, nie, nie! No to nie! Zajebiste to jest! Polecam! O kurde! To ja? To nie ja! Słuchajcie, ja nie wiem, czy mam jechać. Ty, to się wysiada stąd. To się wysiada stąd. Ta, bo później będę stał. Wystupte. Powiem pani, czy takie 2 lata? Może jechać? A już, już boli 2 roki? Już ma 2 lata. Ma 2 lata. Tak może. Dobra. Może? Ile? Jeden może? Zjazd? Jeden zjazd pouze za dorosłego, ona je gratis, tak 150. 150. Jo, mala je gratis, ta ještě neplatí. Okej. Zjedziesz z tatą? Tak, dobrze. Pasy. Zjedziesz z tatą? Fajnie. Uszka zakryjemy tylko, żeby nie przewiało, bo jest chłodno. Jak się trzyma. Wow! Fajnie było? Podobało jej się? Podobało ci się? Jak tam? Pa, pa! Czesiś? Chodź. Dobra, taty, na ręczki. Podobało jej się? Jak było? O, zdjęcie! Dawaj, wykupimy! Zobacz. Zobacz, tata to przerażony, ale Marcelinka ma nie wyszło. Zobaczcie na krzaczkach, jak to ładnie wygląda. Trochę oberwane do niej. No tam było pełno, nie? Tu już jest mniej. I byliśmy ten. Co Nunu? Marcelinka, dobry pomidorek był? Zwiedziliśmy, przyjechaliśmy po pomidory, bo akurat wracamy z czasów. Weźmiemy sobie do domu. O. Piękne pomidory, już w pełni zbioru. Tam nie wchodzi, żeby nie spadło. No, chodź Marcelinka. Bam, zrobi. Tutaj są przerwane. I taki pomidor, ile mówisz, już będzie do zbioru za... Tak, on jutro. Jutro już? Tak, tak, no już taki kolor zrywamy, bo on zanim będzie mocno czerwony. Mhm. To tak codziennie mówisz, praktycznie jest do zbioru. Tak. Tylko żeby nadążyć to. A jak przychodzi taka pogoda, bardzo dobre na pomidora, na dojrzewanie, to jak no nadążacie to? Jest to teraz właśnie ta pogoda, aha, bo mamy już ponad miesiąc słońce, zero opadów, zresztą sam wiesz, że no jaka susza jest, nie? No i pomidory tak szybko dojrzewają, że
Praktycznie urwiemy cały tydzień. No ale dla was lepiej, jak jest cały czas właśnie pogoda i jest ten... Nie ma deszczu, co? Bo tak to byście no, mieli... Słońce, no głównie no. Słońce, bo no też... No, ale wiadomo, że jakby popadało, to też tu na mnie zaszkodzi, a na polach będzie lepiej, nie? A my macie kukurydzy dużo, co? Tak, no tu też jest. O nie, no myślałam, że to... No. Gdzie tam? Tam tylko 3,2 było. A tu jest inna odmiana? Nie, to samo. Tylko tu są jeszcze liście nie poderwane. Aha. To, ale więcej już nie ma, jeszcze tu, tak? No i to, nie? To. No i tu masz, to masz... No mówię ci, że tu jest... Nie, tam nie o! Kiedyś szliśmy z tamtej strony, pamiętam. No tak obchodziliśmy. No tak obchodziliśmy, teraz odwrotnie obchodzimy. Martelinka, co? Chcesz pomidorka? To chodź, wybierz sobie. Chodź, wybierz pomidorka, tutaj małego, żeby nie marnować. Takie małe są też smaczne, nie? Bo... To jest to samy smak tylko. Ale co, one są tanie po prostu. Tak, jak to mniejszy rozmiar, no to jest... Dobra, już... Znowu źle. Nikt nie widzi, proszę. Masz pomidorka, am. Musisz ten, oderwać. No, gryzaj, już jest oderwany. Posmakuj, czy dobry? To nie przeszkadza. Tyle go nie zjeść, bo to jest mało smaczne. O, dobry? To było urwane, to masz porównanie, jak o. Po zbiorze wygląda jest... I później już za jaki okres trzeba znowu wchodzić tego pomidora? No, no, jak dzisiaj zerwany, no to on w piątek będzie znowu to do zbioru. Już będzie do zbioru? No. Ja pierdzielę, ale tak zanim szybko, tu dojdziesz, no to musisz całą szklarnię obejść i tak od poniedziałku do piątku, nieraz jeszcze w soboty dorywamy, bo jak nie zdążymy, nie wyrobimy się, no to do soboty trzeba. No niestety trzeba. Ale to tak sadzimy parę krzaków, żeby mieć do sałatki, bo nieraz... Parę grzaków, zobaczcie. No parę, no tu jest, wiesz. Do sałatki. A to się mamie da, a to teściowej, a to kuzynce, a to ktoś sobie tam weźmie. I wiesz, no i my ich nie przejemy w całej, no bo to ile może sałatek? O, tu jeszcze jakie są. One dzisiaj oberwane. Sam mam o, te czerwieńsze sobie zerwi, bo one są słodziutkie. Tak? No. Ty. Mhm. No. Ale jakie słodkie. No.